Krzysztof Bosak mało znany fakt w zarządzaniu kształceniem lekarzy nie ma żadnej strategii. W niektórych ważnych specjalnościach prawie w ogóle nie kształcimy lekarzy i nikomu to nie przeszkadza. Zajmując się polityką, można zorientować się, że w większości dziedzin nie ma strategii dominuje doraźność i krótkowzroczność realizowane plany są przypadkowe i wynikające z wycinkowej wiedzy, doświadczeń, zainteresowań i opinii decydenta na danym odcinku w danym momencie. Demokracja powoduje, że decydenci rotują na tyle szybko, że żaden długookresowy plan nie jest realizowany. A ogólna linia realizowanej polityki jest czymś w rodzaju uśredniania zainteresowań i doświadczeń rotujących decydentów. Oznacza to, że jeśli wyborcza maszyna losująca wyłoni kilka razy z rzędu decydentów, którzy nie interesowali się czymś istotnym, np. kształceniem onkologów, to państwo może nie robić w tej sprawie nic np. przez 20 lat i nikt się nie połapie, bo w państwie nie ma obecnie żadnej procedury kontrolnej, co dzieje się na którym odcinku. Ani parlament, ani debata publiczna, ani organizacje branżowe nie pełnią takiej roli.